Chwała Bogu, ja tak chciałem chwileczkę się podzielić, tak jak Dareczek mówi właśnie, że w obozach koncentracyjnych jeszcze była nadzieja, ale w Gehennie już nie będzie nadziei i widzimy tutaj w księdze Daniela właśnie czterech Hebrajczyków, Żydów, którzy nie chcieli tam się znaleźć. To był Daniel, Szadrach, Meszach i Abednego. I chociaż wypędzeni do Babilonu, to jednak trzymali się ponad wszystko Pana Boga Wszechmogącego. Chwałę Mu oddawali, modlili się. I nawet się nie ulękli właśnie rozkazu tego Nebukadnezara, wtedy potężnego króla na ziemi. Tylko że Nebukadnezar o jednym zapomniał, że jest niewyobrażalny, potężny król nad nim, który go stworzył. I gdy właśnie jego serce się wywyższyło w pysze, to Pan Bóg go poniżył, pokazał właśnie, że to On decyduje, On ustanawia królów i On strąca królów. I chwała Panu Bogu właśnie, że Bóg jest taki, że pokornym łaskę daje, a pysznym się przeciwstawia. I postawa Daniela jest przepiękna tutaj właśnie, jak się nie uląkł też kolejnego króla, bo tego króla podeszli ci satrapowie i chcieli zniszczyć Daniela, bo im nie pasował właśnie, bo on był sprawiedliwym mężem. On należał do Pana Boga, a oni, czytamy, że niekoniecznie do sprawiedliwości dążyli. I rzucił go król niechętnie, ale rozkaz to rozkaz. Nie mógł być zmieniony właśnie u Medów i Persów. Był to prawo było u Medów i Persów. I wrzucili Daniela, chociaż zakazali wcześniej właśnie się modlić, to Daniel patrzył się na Boga, on nie bał się tych zakazów, on Bogu służył. I w 11 wersecie, 6 rozdział można czytać. A gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu i 3 razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. I przepięknie właśnie. I właśnie też bym pragnął właśnie, tak jak Daniel, mieć taką postawę. Cokolwiek się będzie działo tutaj, wiemy, że żyjemy w czasach ostatecznych i na razie wolności zażywamy w Panu Jezusie Chrystusie, ale to Bóg decyduje, co będzie dalej. I on się nie uląkł, on wysławiał Boga, tak jak to zwykle dotąd czynił. I gdy go wrzucili do tej jamy z lwami, no to oni byli przekonani na 100%, że już po Danielu już świętowali, ale się przeliczyli, bo Daniel należał do Pana Boga i co najważniejsze, Bóg się przyznał do Daniela. I rano król, wiemy, że nawet nie spał, że się martwił, co z Danielem. I 20 werset można przeczytać. A wstawszy bardzo rano o świcie, poszedł król śpiesznie do lwiej jamy. A gdy się przybliżył do jamy, zawołał smutnym głosem na Daniela i rzekł: Danielu, sługo Boga żywego, czy twój Bóg, któremu nieustannie służysz, mógł cię wybawić od lwów? Wtedy Daniel rzekł do króla: Królu, żyj na wieki. Mój Bóg posłał swojego anioła, by zamknął paszczę lwów, także mi nie zaszkodziły, gdyż przed nim jestem niewinny. Nadto względem ciebie, królu, nic złego nie popełniłem. I chwała Panu Bogu właśnie, że sam wiedział, że jest niewinny. On dbał o czystość serca. I tak jak możemy czytać w Ewangelii Mateusza i Pan Bóg się przyznał do Daniela właśnie, bo on dbał o wierność Panu Bogu, niezależnie czy życie straci, czy nie, ale ufał Panu Bogu. I w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział od 8 wersetu, właśnie to kazanie przepiękne Pana Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela, właśnie kazanie na górze, 8 werset możemy czytać. Szczęśliwi czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I Daniel właśnie pragnął w swoim życiu Boga oglądać, że wiedział, że gdy będzie należał do Boga i gdy odejdzie z tej ziemi, to Pan Bóg go weźmie do siebie już na wieki. I niech Pan Bóg i mi, każdemu z nas pomoże właśnie wytrwać do końca i być właśnie jak Daniel. I niech Pan Bóg daje właśnie tę odwagę, jaką też i Daniel miał właśnie niezachwianą odwagę i ufność niezachwianą w Panu Bogu, że Bóg upomni się o swego sługę, że go nie zostawi. Wczoraj rozważaliśmy właśnie ten psalm 23,
I można przeczytać w tym psalmie, gdy będę szedł ciemno, choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. I Daniel był wrzucony do tej ciemnej doliny i się zła nie uląkł, bo Pan Bóg Wszechmogący był z nim. Chwała Panu Bogu za Pana Jezusa, że jest z nami, że możemy zwyciężać właśnie. I choćbyśmy szli ciemną doliną, zła się nie ulękniemy, bo Pan Jezus jest z nami. Chwała Panu Bogu. Amen. Amen.